Witajcie, tutaj Dariusz z restauracji. O, Bobo sobie spał przed chwilą. Słuchajcie, dzisiaj byłem odebrać paczkę, bo oczywiście paczka mi nie doszła do domu, bo pan nie udźwignął chyba, rzucił mi karteczkę, więc jechałem 30 km, słuchajcie, kawał drogi, po odebrać paczkę, ale się udało. Później zawiozłem ją do magazynu. Byłem też po srebro. Tata! Byłem też po srebro, po nowości. Będą nowości, słuchajcie, w sklepie. Fajne chokery. I po drodze jeszcze, jak wracałem z magazynu już, poznałem takiego fajnego kierowcę. Ale to może opowiem wam w maju, bo coś się dowiedziałem fajnego, ale to powiem wam w maju. I wpadłem po drodze do sklepu z butami. Ale to więcej wam pokażę, jak będę w domu, pokażę, co zakupiłem. Darek, jesteś chyba butowniczką. A moja żona dzisiaj była z córką na gordonkach. Później była jeszcze u PK. Nagrałaś coś u PK? Nie, nie nagrałaś. Nic nie nagrała. Taka szkoda, a dzieci się bawiły. No nie bawiły się. Nauczyciele się nadal się sam protestują, więc dzieci muszą być w domu i rodzice muszą wziąć wolne, się nimi opiekować. Hej, zobacz, jakie fajne puszki za mną. A ja byłam raz dwa na Brwiach u Mai, tu jesteśmy w promenadzie. Szybko mnie wywoskowała, słuchajcie, błyskawicznie przed swoją klientką, także dziękuję ci jeszcze raz Maju, bo już byłam zarośnięta i czułam się źle, a Hania mnie dopiero przyjmie za tydzień. Bo będziemy razem robić live'a, słuchajcie. Jeszcze dużo zmian, jeszcze miałem jakiś obraz dokończyć, malować, ale też nie było kiedy, a już zaraz są święta. Słuchajcie, wybieramy się do szalongówki. To już chyba zadecydowaliśmy, tak? Tak, zrobiłam rezerwację. Tak, Karol zrobiła rezerwację, my się tam wybieramy z rodzinką. Moja mama przylatuje, akurat się też się zabierzemy. I rodzice, Karo, i tam spędzimy parę dni. Mamy jeszcze po sklepach tutaj poprowadzam w Warszawie, moja mama lubi. Nie wysypuj, sobie... nie wysypuj. Chodziliśmy szybko coś zjeść, a dzisiaj w ogóle nic nie jadłem. Jest godzina. 16 zaraz. A ja zjadłem dzisiaj, wiesz co? Od żony pankejki o 8 rano. O 8 rano. Teraz zjem lasagne. Słuchajcie, jedliście kiedyś lasagne z beszamelem? Jest to tak pyszne z sosem beszamel. Tak, zapiekanym. Ja znowu, słuchajcie, jak widzicie, wchodzę do biura. Nic nowego. Idę, słuchajcie, odebrać. Mi przyszło kilka nowości z Elysium, które będę wykorzystywała do nowego filmu o uzupełnianiu paznokci flexi-żelem. Jechałam z super Uberem, jest piękna pogoda i idę na spotkanie, ale najpierw do biura. Mamy na lunchu, my na spotkaniu z Gosią. Aj, tylko tak. Dzisiaj jest, mamy tutaj nasze przystaweczki, także smacznego. Nowy dzień. Jesteśmy w Mordorze tak zwanym, warszawskim. Jak nie wiecie, co to Mordor, to jest skupisko korporacji na Mokotowie Górnym, nie kurierskich. I jesteśmy wśród wieżowców i biurowców. Kiedyś tu pracowałam, słuchajcie, w gazecie. Miałam staż. Ja nie miałam takiej przyjemności. No, to była nieprzyjemność, bo ciężko było się tu dostać rano. W każdym razie, kochani, idziemy teraz do Estée Lauder na spotkanie z Marką Mac. Dostaliśmy zaproszenie. W sumie to dzięki Katosu dostałam zaproszenie, bo to ona powiedziała, że idzie. I później dzięki niej ja dostałam. W każdym razie idziemy spotkać się z Marką na takie wewnętrzne spotkanie, a później uciekamy do Sephory, bo słuchajcie, tam będzie się działo, bo wchodzi do Sephory marka Hourglass. W sensie weszła, ale będziemy mieć takie bardzo, bardzo zamknięte spotkanie, warsztaty makijażowe. Więc się bardzo cieszę, mogliśmy razem wyjść z domu. Wyrwałam też Darka, żeby ładnie nagrywał.
już w Sephorze na warsztatach makijażowych z marką Hourglass. Tu mamy przygotowane stanowisko na 6 osób. Będziemy mieć makijaż na żywo. Tutaj mamy Zuzię, mamy Kasię. Cześć dziewczyny. I będziemy próbować. A tu zresztą, o, Kasia się wyświetliła na moim telefonie. To jest przeznaczenie. To przeznaczenie, Destiny. I słuchajcie, testujemy nowe kosmetyki, testujemy nową markę, zobaczymy co tu w trawie piszczy. No make-up na twarzy i oczy zostawiłam, ale jestem zadowolona teraz z mojej skóry, powiem wam, że jest sztos, jestem dalej dumna. Tak, super, jednak maski. Sprawdza się ta maska, nie? Tak, maska jest sztos. I'm so grateful. The event was amazing. I'm so pleased that Hourglass has finally launched in Poland, the cruelty-free luxury beauty brand. You're an amazing teacher. Oh. Yeah, it was such a pleasure. So thank you very much. Thank you. I'm so happy Hourglass is finally here. I'm gonna make a video. Yeah. I can't wait to see it. Can't wait to watch it. Zmiana stylówki. Rękawy. Już nie musisz mieć stylówki, bo już ruszałam. Rękawy. Karolina mówi, że już nie muszę mieć stylówki, bo już ruszamy do domu. A chodzi o to, że muszę sobie obniżyć rękawy, żeby było mi cieplej. Chociaż tak czasem. Masz coś, tak? Robicie? Nie, że jest wygodnie wtedy, jak jest tak. Nałożyłam sobie olejek z Kielsa i on jest taki fajny. To się nazywa Kissing Oil. Nie, Love Oil for Lips. Ja go dostałam, jak byłam w Kielsie. Na evencie. I słuchajcie. Miodzie, on jest tak słodki, jak jakiś taki lizak. Jak miód. A w ogóle mam nowe paznokcie, zauważyliście? Jestem z nich dumna. I będzie sobie film na moim kanale. A wracamy do domu, dzisiaj będziemy robili co? Jak ty to nazywasz, to danie? To jest takie... Paella. Paella bez ryżu i bez krewetek. To jest taki śródziemnomorski miks. Ale tam nie ma owoców morza. To jest na przykład grecko, włosko, hiszpański. No tak. No. Ale jak hiszpańskie danie albo włoskie bez krewetek. Przestań, nie każdy je krewetki. Moja mama nie je, więc nie możemy dzisiaj z krewetkami. Właśnie. Chyba, że osobno je usmażysz. A moja mama to by kochała, jakby były krewetki. Ta mama przyjedzie, to wtedy tak zrobimy takie danie. Z krewetkami. Zobaczymy, czy wyjedziemy, bo zapłaciłem, czy się automatu sobie oszukał. Nie, to można ładować fury. No zobaczmy. Dzień dobry, ja mam, tutaj mi się wyświetla, proszę powiadomić operatora, ja mam... Także Galeria Mokotów, pan krzyczy przez mikrofon. Ten bilet jest nieopłacony. Jest opłacony, zjadło nam pieniądze. I Darek płaci ponownie. Brawo. Och, Galeria Mokotów i te wasze parkometry dziwne. Połykający hajs. Ja sobie przed nami też połknęło hajs. I nie wiedziała, co z tym zrobić, a była z zagranicy, więc wyobraźcie sobie, że jesteście za granicą, połyka wam hajs i nie wiecie, o co chodzi. O co chodzi z polskimi parkingami w galerii. Darek wraca wkurzony. No tak, teraz jak udowodnimy, że nam zjadło pieniądze. Komuś opłaciliśmy bilet. Widzicie, co jesteśmy kochani. Tej pani, co była przed nami. Tak, tej pani przed nami zapłaciliśmy bilet. Pani z Japonii. Nawet nie wie, że ma opłacone. Nawet nie wie. A ja mówię do pana, że... Ma opłacany bilecik, a pan mówi, ale pan za kogoś zapłacił. Panie, a ja mówię, no zdarza się,
Zdarza się. Dobra, śmigamy do domu. Słuchajcie, mam podgrzewane siedzenie. Zwariowałeś, taka pora roku, 17 ja, stopni w ogóle. A ty podgrzewasz sobie wiecie, siedzenie. Wiecie, takie jest fajne uczucie? Jakie ciepłe plecki są. O, taki... Od razu kręgosłup się lepiej czuje. Kochani, ja właśnie przygotowałam maliniadę, tak ją nazwałam. Po prostu wzięłam mrożone maliny, dolałam wody i mocno rozmiksowałam odrobinę syropu z malin i słuchajcie, tak to wygląda i jest bardzo kwaśne i pyszne. Na upały, które prawie że do nas przyszły. Zobaczcie, jak pięknie kwiaty mi się otworzyły. Ostatnio w Lidlu właśnie kupiłam takie świąteczne, takie jajeczko. No i super, wiecie, jak się kwiatki budzą do życia, to jest ekstra. Mamy też w domu jakieś pojedyncze muchy. A co zrobiłaś do tego? Maliniadę. Arbuza. Maliniada to jest. Mój przepis własny. Naszym, słuchajcie, teraz najciekawszą rzeczą w domu są muchy. Mamy jakieś pojedyncze muchy i wiecie, dziecko się cieszy. Także... Zabawa. Zabawa z muchami. Przyszedł mi, słuchajcie, Remarkable, zamówiłam sobie na promocji świątecznej, one są rzadko na wyprzedaży, ale jak są, no to tak polowałam trochę na tą promocję. U mnie w nerce. I słuchajcie, jest to taki tablet do pisania i zobaczymy, jak będzie mi się sprawdzał, chcę na nim napisać nowy dziennik, zobaczymy, czy to będzie ok. Zabieram go teraz ze sobą na święta, ponieważ jutro wyjeżdżamy. No, jest lżejszy niż myślałam, natomiast... No bardzo mi przypomina zwykły czytnik, na nim można też czytać oczywiście książki. No i piszemy na nim długopisem. Rzeczywiście jest podobne pisanie jak na kartce, ale nie jest identyczne jak pisanie na kartce. Tutaj już makaron czeka, zaraz będziemy mieć gości, więc wszystko już jest przygotowane. I maliniada, i makaron i z warzywami. Będzie. Co do nowej kanapy, Darek wam musi opowiedzieć całą sytuację, jak wróci do domu. Czy poszedł tata? Darek wam opowie, jak wróci do domu, bo szkoda. Szkoda gadać, co oni odwalili z tą kanapą. Kanapa stoi od 6 godzin przed domem. Tyle. To macie. Możecie się domyślać. Zobaczcie, jakie lustro powiesiłem. Na metalowej ramie. Takie wielkie, o średnicy 100 cm. Fajnie wygląda. Takie ogromne, jest bardzo ciężkie. Ja chciałem wam opowiedzieć trochę sytuację w dzisiejszym kurierze. Żeby to była przestroga dla was, jak zamawiacie coś. Też mi wiele razy się zdarzyło tak, że dopłacając Ikei, ktoś nie chciał czegoś wnieść do mieszkania. Chociaż to jakby dopłacałem za to. Nieraz. I zdarzała się sytuacja, że nie chcieli wnieść tego do mieszkania, ponieważ to jest firma zewnętrzna, zawsze mówią taki tekst, że jesteśmy firmą zewnętrzną i oczywiście nie możemy czegoś tam wnieść. To jest bzdurą, po co mamy zacząć dopłacać, skoro tak to nie jest wniesione, tylko jest po prostu zostawione u was pod klatką. Bo na przykład nie ma windy jest, i się do czegoś do windy nie zmieści, pan mówi, no, takie życie i nie wnoszę, chociaż nawet chcę mu ekstra dopłacić, to mówią, że nie. I dzisiaj przydarzyła mi się też taka sytuacja. Słuchajcie, zamówiłem kanapę za dużą kwotę, powiem wam. Nie będę tutaj mówił ile, ale to przekraczało zdecydowanie cenę kanapy IKEA, nawet tej najdroższej. I słuchajcie, zamówiłem taką kanapę, bo chciałem, żeby ona była wąska, żeby nie była bardzo długa, ale żeby się rozkładała, wiecie, wzdłuż. Tak jak kiedyś były takie amerykańskie, się wysuwały. Zaraz wam pokażę, może ja będę to rozkładał. Jest ładna, ale nie polecam tej firmy i nie polecam tego produktu, dlatego was przestrzegam. Zamówiłem kanapę. Dogadałem się z właścicielem, czekałem 40 dni chyba, 60 dni na produkcję. No i sobie cierpliwie czekam. Miała być dostarczona 2 dni temu i tak też się umówiłem, więc zaplanowałem wszystko, żeby była dostarczona. Ktoś był w domu i się oczywiście co nie udało. Zostałem poinformowany pod koniec dnia, chociaż dzwoniłem parę razy. Mówię, a to przełożymy to na piąteczek. Piątuję. A spoko, przyjdzie, rano pan zadzwoni. No i dzwoni pan o 7 rano, gdzie jeszcze spałem. Przyjechał pan, dostarczył mi tą kanapę, słuchajcie, na palecie. No ja mówię do pana, a to pan tylko przetnie, tutaj to razem wniesiemy od razu. No a pan mówi, słuchajcie, ja nie wnoszę. Ja panu tego nie wnoszę. A ja mówię, no ale może pan zapłacę i pan pomoże, we dwójkę to zrobimy. A pan mówi, nie, ja nie wnoszę i nic panu tu nie wnoszę, tu zostawiam, proszę bardzo i do widzenia. I słuchajcie, tak było. Dosłownie tak było, jak wam mówię. 8 rano, zostaje wam paleta przed chatą. Co zrobić normalnie, nie wiadomo co zrobić. Zapłaciłem tyle kasy za dostawę i w ogóle, no zawiodłem się, słuchajcie. Zawiodłem się na firmie, jest nieprofesjonalna. Kurierem myślę, no spoko, może nie miał tego akurat wpisanego. A z drugiej strony zastanawiam się, skoro firma zleca coś firmie kurierskiej, bo pani powiedziała wcześniej, że kurier już nie zmieścił tego do busika, więc dlatego nie przyjechało. Mówię, ok. Okej, zdarza się. Nie zmieścił, zapomniał, ale skoro firma zleca dostawę jakiejś rzeczy, to chyba to jest dostawą pod drzwi. Czy nie? Czy to jest wzniesieniem?
Tym bardziej jak się zamawia jakiś mebel, no to nikomu mebla nie zostawi. Co by było, jeżeli to była kobieta albo jakaś starsza osoba, to sama to sobie wniesie? Więc musiałem sam, na własny koszt, zorganizować teraz transport o 8 rano, żeby mi wnieśli, żeby mi ktoś wniósł kanapę do góry. Nawet z Karoliną tego bym nie zrobić, bo ona nie udźwignie, ona chciała udźwignąć to lustro, co tutaj jest i nie dała rady. Ale ja dałem samą odpowiedź. Żebyście uważali, zamawiając produktów, zaznaczali to, jeżeli to jest jakaś firma, krzak nawet, zawsze to tak się śmiejemy, żeby zaznaczyć to, żeby była ta dostawa z wniesieniem, bo sami tego nie dacie rady wnieść. No jakby napisałem wiadomość tej pani, że jest, no jakby nie jestem zadowolony z dostawy w ogóle. Nie dostałem jak na razie odpowiedzi. Myślę, że tej odpowiedzi nie dostanę. Mogłem jeszcze zrobić taki psikus i zwrócić tą kanapę. Myślę, że właściciel nie byłby zadowolony. Z tym bardziej, że no czekałem na to, na moje zamówienie to było zrobione. Więc nie powiem, jaka to jest firma, jestem mega niezadowolony. Zobaczycie ten produkt, będziecie wiedzieli, żeby tego nie zamawiać. Produkt jest fajny, ale niestety firma, która to sprzedaje, nie jest fajna. Taka antyreklama. Słuchajcie, zdarzają się takie fuck-upy. Jeżeli wam się coś przydarzyło dziwnego, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeżeli może jesteście kurierami, albo wasz mąż jest kurierem, albo wasza żona, dajcie znać też, jaka to jest zazwyczaj sytuacja z waszej strony. Ta kanapa rozkładana i ona się rozkłada w tą stronę. Ona później będzie tam stała, ale muszę tego się pozbyć. Więc tak wygląda, taka ładna szara. Jest taka duża. Z 1,60 m się rozkłada w tą stronę. Więc nie będzie dużo miejsca zajmowała, pewnie tyle samo co ta tutaj szafka. Ja się z wami już żegnam. Wpadajcie też na stronę. Są nowe case'y na stronie, nowe produkty. No to się żegnam z wami. Love you, bye.